Dzisiaj zaczniemy bez śmiesznego wstępu. W ogóle bez wstępu będzie. O, dostałem komentarz. Lepiej zacznij od 10 pompek z tymi chudymi łapkami. 50 bym nie ryzykował. Jeszcze się połamią. Serio? Sprawdźmy to. Zrobimy test moich chudych rączek. Czy dam radę? Do dzieła. Tyle. Do tego nie robiłem, ale chyba są całe. Na krawędzi. Subskrybuj, udostępniaj, oglądaj. Jak widać, łapki może nie są wielkie, no ale się nie połamały. Więc na przyszłość proponuję wam nie oceniać okładki po książce. Czy jakoś tak to leciało? Nieważne. Zaczynamy. Większość z was pewnie już wie, ale tak w gwoli przypomnienia, ja się nazywam Łukasz Podstawka, a wy się znajdujecie na mojej kanalizacji Na Krawędzi, gdzie jak zawsze przedstawiam informacje, o których lepiej nie mówić. Jako, że to będzie pierwszy filmik w tym roku, pokrótce wytłumaczę wszystkim nowym subskrybentom pewne zależności. Otóż znajdujemy się na czerwonym portalu YouTube'a i nie bez powodu używam tutaj terminu czerwony, if you know what I mean. Ponieważ na tym konkretnym portalu obowiązuje pewna postępująca cenzura. A większość tematów, które ja poruszam, niestety jest nią objętych. Takie filmy, nawet jeśli nie tracą monetyzacji, to przez ograniczanie zasięgów przez YouTube'a docierają do bardzo niewielkiej liczby osób, niż w rzeczywistości mogłyby. Oczywiście wy możecie mi pomóc w rozprzestrzenianiu moich treści. A wystarczy zostawić komentarz pod filmem, łapkę w górę, zasubskrybować kanał oczywiście. No i jeśli macie taką możliwość, udostępnijcie go, nie wiem, na Facebooku, gdziekolwiek. Ja wam wszystkim naprawdę z góry dziękuję. Mam kilka postanowień noworocznych. Moim głównym postanowieniem jest codzienne nagrywanie przynajmniej jednego takiego informacyjnego, dłuższego filmu, który będę numerował, żeby wiedzieć, ile tych filmów w ciągu tego roku naprawdę udało mi się nagrać. A za każdy film, którego w danym dniu nie zrobię, w kolejnym filmie ustawiłem sobie tak, że będę robił 50 pompek, ale jak słusznie tu kolega zauważył, mam suche wity. Niech będzie 20 pompek. Dodatkowo będę montował takie krótkie parodie polityczne, jak chociażby ta tutaj, czy o ta tutaj. A co jakiś czas materiały, tak myślę, co tydzień, może co dwa, materiały takie wymagające ode mnie poświęcenia troszeczkę dłużej, znaczy większej ilości czasu. Tak jak na przykład ten Matrix ostatnio, czy jakiś, nie wiem, tego typu. Dobra, teraz koniec tego przynudzania. Pierwszy dzień, który dla wielu z nas może być dość ciężki, więc nie będę was zanudzał po Sylwestrze. Mam nadzieję, że bawiliście się doskonale, że fajerwerki odpalaliście w sposób w miarę bezpieczny, a jedynym objawem niepożądanym wczorajszej imprezy będzie dzisiejszy kac. Ewentualnie oczywiście. Napiszcie mi w komentarzu, jak się dzisiaj czujecie i jakie macie, o ile macie, postanowienia noworoczne. Chętnie zobaczę, jakie wy macie postanowienia. Pozdrawiam ciebie, ciebie i ciebie też. Ja nie rozumiem, jak możesz mieć tak mało subków. Oraz wszystkich, których nie jestem w stanie uwzględnić w materiale. A teraz pozwólcie, że tak, bez zbędnego pierdzielenia, czyli zaraz po tym całym zbędnym pierdzieleniu, lecimy z materiałem. Zapraszamy do reklamy. Subskrybuj, udostępniaj, oglądaj. Sylwester z jedynką. Chyba już nikt z was nie może mieć złudzeń, że od początku anemii sytuacja na świecie jest niejasna i niekorzystna. Na całym świecie testowana jest granica wytrzymałości poszczególnych narodów.
Każdy kraj oczywiście w innym tempie i z nieco inną retoryką, zgodnie z jego historią, sytuacją życiową, czy choćby temperamentem i niepokornością obywateli. W naszym kraju, a właśnie na nim zamierzam się skupić, bywało i chyba dalej bywa, jak to w Polsce. Wały, przekręty, łamanie prawa, czy przekupstwo przez rządzących. A co obywatelom pozostało? Jednym kombinowanie, łamanie prawa i niepokorność, a drugim ścisłe podporządkowanie, łatwowierność i poddanie się temu praniu mózgów, czy chociażby przekupstwu. Już dawno miałem ochotę nagrać dla was taki film na tematy właśnie typu takie jak tu, czy choćby tu. Ale być może niebawem, jak dokończę film o zasadności lub jej braku przyjęcia preparatu, to skupię się na absurdach w czasach anemii. Na potrzeby dzisiejszego materiału przytoczę kilka przykładów. Kilka, bo wszystkich nie dam rady, było ich tyle, że nie miałbym czasu nagrać tak długiego materiału. Ale obiecuję, że niedługo sobie spokojnie usiądziemy i omówimy każdy poszczególny absurd, jakiego byliśmy w stanie doświadczyć. Jeśli macie jakieś pomysły lub wiedzę na temat absurdów, których nie wykorzystałem w tym materiale, może są mało znane po prostu, napiszcie mi w komentarzach pod filmem. A jeśli potwierdzę je u źródeł, to wykorzystam je w tym właśnie absurdalnym materiale. Z góry dziękuję. A teraz wróćmy do istoty materiału, bo już prawie zapomniałem, o czym ja w ogóle gadałem. Otóż mamy marzec 2020 roku. Do Polski dociera zmodyfikowana grypa. Ta nazwa to pod cenzorą oczywiście. Ale wiem, że wy wiecie, że ja wiem, że oni wiedzą, że my wiemy, więc nie ma problemu. Zanim wykryto obcego u pierwszej osoby z Zielonej Góry, retoryka rządu była: jesteśmy gotowi na przyjęcie obcych. A nasza służba zdrowia, w przeciwieństwie do krajów zachodu, jest w najwyższej formie. Zaledwie po kilku dniach od zawitania zielonogórzanina z kolegą we krwi, premier zmienia retorykę. Sorry, ale nie mogliśmy się przygotować na przyjęcie przedstawiciela obcych kultur, no i wiecie, lockdown. No i zaczyna się wprowadzanie obarczeń na obywateli typu maseczki, dystans, zamykanie lokali, podczas gdy politycy sami nie przestrzegali swoich obarczeń. Z jednej strony taki Szumowski każe zakładać machę na czachę, a z drugiej mówi, że on do sklepu wali bez machy, bo jest odpowiedzialny i wie, że musi kichać w zgięty łokieć. I co najważniejsze, nie dotykać dłońmi twarzy. Czyli jednocześnie wszystkich innych uważa za przygłupów. No i cała reszta musi egzekwować ten obowiązek. Trochę takie chore. Ty, a pamiętacie, jak on był na tym, na krawantannie? I na następny dzień, jak mu tam zatwierdzili tą krawantannę, sobie poszedł do sklepu i... No coś tam było, kurczę, muszę sobie przypomnieć. Ale to było dobre. Wracamy do tematu. Zapraszamy do reklamy. Subskrybuj, udostępniaj, oglądaj. Mati, proszę jeszcze 5 minutek. W następnej kolejności ograniczali i apelowali, żeby nie wyjeżdżać na narty do Włoch. A jeśli już wyjedziemy, to po przyjeździe musimy odbyć krawantannę. Po czym sam minister zdrowia Szumowski w wywiadzie dla RMF FM informuje, że dopiero co był na nartach we Włoszech i właśnie z nich wrócił. Co więcej, czuje się świetnie i zapierdziela do roboty. Oczywiście bez odbywania krawantanny, no bo po co? W międzyczasie politycy biegają po cmentarzach czy parlamencie w ogóle bez dystansu ani maseczek. No ale o czym nam to powinno mówić? Ano, że albo w naszym ciężkim, morowym powietrzu nie ma niczego nowego, bo jeśli byłoby to tak straszne, jak nam wmawiają, to myślę, że tacy wpływowi politycy nie szastaliby tak swoim zdrowiem czy życiem, nie? No albo może są na tyle nieodpowiedzialni, że nie szanują ani swojego zdrowia, ani zdrowia reszty Polaków, od których tego wymagają. Dziwne? No, taka prawda. Że już o bezpodstawnej nagonce milicji na obywateli za brak uprzęży na twarzy nie wspomnę i mandatach tych słynnych od sanepidu w wysokości 30 tysięcy. Część oczywiście poprosiła o skierowanie wniosku do sądu, a część zapewne je przyjęła.
Podczas gdy na przykład nasi politycy wydają bezkarnie nasze ciężko zarobione pieniądze, na przykład na maseczki skin bez atestów. A przecież tych maseczek tak bardzo potrzebowaliśmy. I co? Sprawa umorzona. Nikt za to nie odpowie. No bo po co? To był oczywisty błąd, bo oni nie byli w stanie się na to przygotować po prostu. To dla nich wszystkich nowa sytuacja, no ale jasna cholera, przecież to są nasi rządzący. Popełniają błędy tak samo jak my i tak samo jak my powinni być w jakiś tam sposób rozliczani za to. Ale lećmy dalej. Respiratory Szumowskiego od handlarza gnatami. To na pewno wszyscy pamiętacie. Na które wydaliśmy ponad 250 milionów złotych. Które w większości do nas nie dotarły, a nawet te, które do nas dotarły, to były niemożliwe do użytku z powodu braku tych specjalistycznych sprzętów, które do nich powinny być dołączone, typu te jakieś rurki, jakieś mocowania, tam różne inne takie, które też wymagają odpowiednich atestów, a których po prostu w zestawie nie było. I w dodatku w magazynie, w paletach zapakowane leżały, mimo iż w szpitalach był ponoć deficyt i tak bardzo ich potrzebowaliśmy, a retoryka Ministerstwa Zdrowia wtedy wyglądała następująco, że bez tych respiratorów, które tak łaskawie załatwił nam pan Szumowski, nie wydołamy. I co? Wydołaliśmy. Ciężko, bo ciężko, ale nawet z tymi respiratorami byśmy wydołali. No i zostaliśmy niby wykiwani przez tego handlarza gnatami, a te respiratory, które jednak udało mu się dostarczyć do Polski, teraz komornik licytuje za 30 tysięcy. Czyli za jakiś tam ułamek kwoty tej, której one naprawdę były warte. Ale to nie wszystko. Zapraszamy do reklamy. Subskrybuj, kiedy udostępnij, do Polski wreszcie oglądaj. Dotarły respiratory i oba działają. Wybory korespondencyjne pochłonęły ponad 76 milionów złotych, a nasi rządzący nie mieli podstaw konstytucyjnych, żeby w ogóle je przeprowadzić. No i dlatego właśnie w ogóle się nie odbyły, ale kasę przebimbali, nie? I kto za to odpowie? Nikt. A jakby dla was tego było mało, to przypomnijcie sobie ostatnie wybory prezydenckie, gdzie premier rządu robi tak jakby drugą kampanię wyborczą dla Andrzeja Dudy, jednego z kandydatów na tam drugą kadencję w wyborach prezydenckich. Co już samo w sobie brzmi niedorzecznie. Raz, że właśnie z pieniędzy publicznych jeździ po Polsce i spotyka się z Polakami w celu przeprowadzenia drugiej kampanii urzędującemu prezydentowi, co już brzmi tak dziwnie. Dwa, że przekupował, no bo tak to trzeba nazwać, no gminy czy powiaty wozami strażackimi, że tam gdzie wygra Duda w odpowiedniej gminie czy powiecie, staną zakupione wozy strażackie, przepraszam. To też jest dziwne i to też jest z naszej kasy. No i po trzecie to oczywiście namawianie ludzi, tych starszych też do brania udziału w tłumnych wyborach bez maseczek, bo ponoć mutant jest już w odwrocie, nie? Już nie trzeba się go bać. Nie trzeba bać się. Tak na moje oko każdy, kto dał się przekonać wtedy na przyjście do takich wyborów, po których wrócił do domu i za jakiś czas odszedł z tego świata na właśnie na tego mutanta C-19, spoczywa chyba na sumieniu premiera. Tak by to wyglądało. W końcu wcale, jak później się dowiedzieliśmy, mutant nie był w odwrocie. No nie twierdzę, że na pewno tak jest. Tylko zgodnie właśnie z ich anemiczną narracją, tak właśnie jest. A może to po prostu ja się mylę i rząd naprawdę mógł wspierać podwójną kampanią obecnego prezydenta, jednego z kandydatów. No i rozdawać wozy strażackie zgodnie z konstytucją. Może prawnie to jest jakoś tam legalne. No nie wiem, nie jestem prawnikiem, więc na ten temat się nie będę wypowiadał. Może wy w komentarzu mi napiszecie, czy tak można, czy nie można. To jest po prostu mój punkt widzenia w tej sprawie. No i on tak wygląda, no nielogicznie i dziwnie. Ale to już jest historia i dawno zdążyliśmy o tym zapomnieć, prawda? A dzisiaj media od rana przedstawiają zatrważające informacje, a raczej dane z Ministerstwa Zdrowia o wielu nowych przypadkach, a w tym wielu odejść z tego świata.
A z jakiego powodu, spytacie? Ano z powodu hucznego Sylwestra, głównie z regionu zakopiańskiego, gdzie ponoć kilkanaście tysięcy osób biorących udział pod sceną nie chciało słuchać próśb Kamela o założenie maseczek. Co moim skromnym zdaniem przy takim ścisku nie wiem przed czym miałyby chronić. Chyba przed rozpoznaniem przez Pegasusa. No ale media piszą oczywiście o nieodpowiedzialności Polaków. Jak zawsze. Jak na kogoś trzeba zrzucić winę, to na prostych obywateli, no bo na kogo? Przecież nie na organizatorów, nie? No i pomijam fakt tej samej liczby, tych kilkunastu tysięcy, bo tak naprawdę to mnie tam w ogóle nie było, a wiadomo jak w mediach mogą przedstawić ilość na przykład ludzi na jakichś zgromadzeniach. Wystarczy, że inaczej ustawią kamerę, gdzieś od dołu bardziej, gdzie nie będzie widać całego rejonu i już wygląda jakby tam były tłumy ludzi, a tam w zasadzie może być, nie wiem, koło tysiąca osób, a nie na przykład 14 jak podają. No a ludzie, którzy wrzucali filmiki z tej imprezy na Facebooka, czy jakieś tam zdjęcia i swoje własne komentarze, to twierdzili, że raz, że w ogóle nie wpuszczali ludzi bez rodowodów, wiecie jakich, szprycowych. Więc już z tego samego względu tych ludzi po prostu tam było znacznie mniej niż podają. A zapewne podali, że ich było tak znacznie więcej, z tego względu, żeby ludzie myśleli, że tak dużo osób, którzy przyjechali do Zakopanem, gdzie słyszałem, że ogólnie się bawiło na Sylwestrze tam około 30-40 tysięcy ludzi, żeby spośród tych 30 czy 40 tysięcy prawie połowa miała rodowód. Co tu więcej komentować? No ale ważny jest sam fakt, że podczas najwyższych notowań anemii, czyli te słupki w górę, rząd organizuje tak huczną imprezę, na którą faktycznie, teoretycznie mogłoby się zjawić, kilkanaście tysięcy osób, wiedząc, że no przy takiej ilości osób nie dość, że dystans nie może być zachowany, to dwa, że część ludzi nie będzie nosić maseczek, które moim zdaniem i tak nic by nam nie pomogły, to winą za lekkomyślność takich, na przykład takiego niezachowania dystansu czy niezałożenia maseczek obarczają Polaków, nie organizatorów, nie siebie samych. Pozdro Kurski. Jacuś. I w dodatku sam Jacek się szczycił, że dzięki właśnie takiemu hucznemu Sylwestrowi przy odbiornikach zebrano ponad 8 milionów ludzi. I chwalił się też, że kilkanaście tysięcy osób bawiło się pod sceną. Gdzie nie wiem, czy powinien się tym chwalić, bo zgodnie z narracją rządową, no te 14 czy tam 15 tysięcy osób pod sceną to jakby proszenie się o nieszczęście i tragedię. No ale dobra. Szczytowanie mutanta rośnie, a odpowiedzialni za to wszystko są nieodpowiedzialni Polacy, którzy bawią się w Sylwestra. No jak oni mogą przecież, no jak? Ale najważniejsze jest, co wy o tym myślicie. Dajcie mi znać w komentarzach. To takie trochę przegięcie, nie? Przynajmniej moim zdaniem. Nie wiem, jak wy do tego podchodzicie, co wy o tym myślicie. Ja po prostu już nie wiem, co się na tym chorym świecie odpindala. Czy my trafiliśmy do jakiegoś równoległego wymiaru, w którym dominuje ta tak zwana nowa normalność? Zapewne jeszcze wielu zwolenników TVP i partii rządzącej z zaciekawieniem i z dumą oglądała tego całego Sylwestra, jak ludzie się tam bawili, imprezki, wiadomo, jakieś niby gwiazdy. A drugiego dnia rano wstali i mówią, no wiecie, kurde, te kutachy, kurde, z Zakopanego pewnie tak poroznosiły tego wirucha, oni tak nieodpowiedzialni, foliarze, antyszczepy i tak dalej, nie? Ja się czuję tak trochę jak w Matrixie, a raczej w Pandemixie. Wszystko stanęło na głowie, a ludzie tego nie dostrzegają. Nie dostrzegają. Ale to tylko moje przemyślenia, a wy swoje zostawcie w komentarzach pod filmem. Zostawcie też łapkę w górę i udostępnijcie ten materiał komu możecie. Aha, subskrypcja też mile widziana, jeśli jeszcze tego nie robicie. A kto dotrwał do tego momentu, niechaj zostawi w komentarzu hashtag nie szczypi mnie to już tak tradycyjnie. Ja dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w kolejnych materiałach. Myślę jutro o godzinie 18, no bo to jeszcze taką myślę ankietę zrobię, gdzie wypiszę
godziny, w których byście chcieli, żebym wrzucał te dłuższe filmy. Znaczy codzienne filmy. Całą resztę to będę wrzucał, kiedy będę miał czas, ale te dłuższe filmy będę wrzucał o określonych godzinach, żeby to usystematyzować. No i myślę, że to wszystko. Dzięki. Adie. Słyszałeś, Betty?